Głośno jak w gołębniku zrobiło się w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach i to dosłownie za sprawą wystawców, którzy zjechali się z całej Polski, by pokazać swoje hodowle skrzydlatych mistrzów. Gołębie pocztowe to sportowcy i podobnie jak ci gatunku ludzkiego potrzebują treningów, odpowiedniej diety, ale też relacji ze swoim trenerem hodowcą. Oczywiście by osiągnąć najlepsze wyniki. Jak wyglądają te osiągane w handlowych negocjacjach, sprawdzała Fatima Orlińska. Ponad 1,5 miliona euro. Za tyle wylicytowano na jednej z aukcji w Belgii najdroższego gołębia pocztowego w historii. Co pokazuje, że wbrew temu, co potocznie o tym gatunku się uważa, są to ptaki cieszące się dużą popularnością. Tego dowodem są również międzynarodowe targi gołębi pocztowych, które już pierwszego dnia odwiedziły tysiące pasjonatów. Przede wszystkim to hodowcy, którzy na swoim koncie mają już pewne sukcesy. Zawody to jest, komisyjnie się wkłada je na poszczególne loty, jest dystans 100 km, 200, 300, 400, 500, 1000, nawet 100 km, w którym właśnie tutaj jesteśmy mistrzami Polski z żoną właśnie. No to jest ten supermaraton, no to jest najdłuższe dystansy, tam musi być 700 ponad kilometrów, 900 i 1100 kilometrów, nie? No i to są już takie, nie ma przypadku, nie? To już musi być jakość gołębi, genetyka, no i szybkość. Gołębie można wytrenować i jak mówią hodowcy, to nieustanna praca. Nawiązanie dobrej relacji z ptakiem powoduje, że gołąb pocztowy zawsze wraca do gołębnika, co zawdzięcza tak zwanemu magnetycznemu zmysłowi powrotu. Ponadto kierują się węchem i wzrokiem, a oko dla hodowców to na przykład wyznacznik rozpłodu ptaków. Przeważnie ostatnie trzy lotki powinny być mniej więcej równe. 10 lotek ma normalnie gołąb. Te najlepsze okazje bywa, że mają 11 lotek. Jak przyznają hodowcy i prawdziwi pasjonaci gołębi pocztowych, pojedyncze egzemplarze potrafią naprawdę sporo kosztować. Chcąc zacząć od takich z wyższej półki, trzeba liczyć się z wydatkiem rzędu nawet kilkuset złotych tylko za jednego gołębia. Gołębie to narkotyk, najgorszy z możliwych, bo z tego nie da się wyleczyć. Cenę gołębia wpływa pochodzenie, geny, jakość, rodzina, ogólnie. Czyli po prostu rasowce to są? Rasowce. To są gołębie typowe do lotów, hodowane do rozpłodu i do zawodów. To są gołębie uniwersalne od lotów do 100 do 800 km, a te gołębie są loty powyżej 800 km. Gołębie pocztowe to po prostu sportowcy. Dlatego hodowcy, którzy hodują je, trenują i dzięki wspólnej pracy zdobywają trofea. Hodowca bez gołębia sukcesu nie osiągnie, a gołąb bez wsparcia człowieka nie osiągnie najwyższych lotów. Gołąb musi być zbudowany harmonijnie, czyli to musi wszystko pasować. Czyli ogon jak gdyby w jedno piórko, wszystko co pozwala mu jak najszybciej dotrzeć do domu. Rozumiem, że człowiek jako hodowca ma na to jakiś wpływ? Można mieć wpływ, aczkolwiek... My parujemy zawsze dobre gołębie z dobrymi gołębiami, to jest jak gdyby no, największy sukces przynosi i najszybciej można dojść do takiej naprawdę topowej gołębi. Wyobraźmy sobie, że gołębie przez kilka tygodni pod rząd pokonują od 100 nawet do 1200 km, więc one muszą dostać odpowiednią karmę, odpowiedni zastrzyk energii, żeby taki cały sezon lotowy przetrwać, więc produkty są bardzo ważnym dodatkiem w hodowli każdego hodowcy gołębi pocztowych i no nie ukrywam, że produkty są którymś z czynników, który wpływa na sukces. 15. Międzynarodowe Targi Gołębi Pocztowych w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach potrwają do 14 stycznia włącznie. Na pasjonatów czeka tam aż 1800 okazów gołębi i ponad 150 wystawców.